konferencji są cztery powiatowe urzędy pracy z regionu śląskiego, czyli Mława, Płońsk, Ciechanów i Żurowiec. Ekonomia społeczna to nic innego jak prowadzenie działalności gospodarczej, która ma na celu nie tylko osiągnięcie zysku, ale również realizację celów społecznych. Chcieliśmy ten temat przybliżyć zarówno mieszkańcom tutaj naszego subregionu, jak i wstępnie już, a muszę powiedzieć, że to się udało, zawrzeć jakieś partnerstwa z naszymi partnerami na rynku pracy. Nasz subregion nie jest ostoją ekonomii społecznej. Tu się pewnie Państwo zgodzicie. Kiedy na stronie ekonomiaspołeczna.pl prowadzonej przez FISE wchodzimy na mapę podmiotów ekonomii społecznej, znajdujemy trzy niebieskie punkciki. Dwie spółdzielnie i jedna fundacja czy stowarzyszenie działające w sferze ekonomii społecznej. To nie jest bardzo dużo, kiedy się spojrzy na inne subregiony. Jest to bardzo ważna konferencja, bo ona organizuje właśnie środowiska lokalne, żeby przeciwdziałać tak poważnemu problemowi, jakim jest bieda, właśnie wykluczenie społeczne. Związek tutaj walki z wykluczeniem społecznym i ekonomii społecznej jest ścisły. To ekonomia społeczna ma generalnie służyć walce z wykluczeniem społecznym. Bo przecież ekonomia społeczna to jest takie przenikanie się między naszymi zadaniami, które my realizujemy w stosunku do osób bezrobotnych, do osób poszukujących pracy, do osób nieaktywnych zawodowo. Europa, w tym i Polska, cała Unia Europejska nie uporała się właśnie z biedą, z wykluczeniem społecznym, mimo takich działań podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie. W ekonomii społecznej chodzi o to, żeby mieć dostęp, a niekoniecznie to posiadać. Wystarczy coś mieć, żeby coś z tego zrobić. Człowiek mógłby stworzyć spółdzielnię socjalną tylko po to, aby startować do przetargów. Czy to będzie ekonomia społeczna? No nie. Tym ludziom trzeba stwarzać takie warunki, żeby oni przez swoją aktywność mogli wrócić do tego społeczeństwa, mogli budować ten swój dobrobyt. Jest to ciężko, nie mamy takich wzorców sprawdzonych, udanych do naśladowania. Wszędzie to, nawet w tej Europie Zachodniej bogatej, z większym doświadczeniem, też to wykluczenie jest. Osoba, która tkwi w bezrobociu powyżej 12 miesięcy, powyżej roku, powyżej 10 lat, to jest osoba, którą trzeba przywrócić do społeczeństwa, którą trzeba przede wszystkim, można tak powiedzieć, zreaktywować społecznie po to, żeby ona ponownie nauczyła się pracować, po to, żeby ponownie nauczyła się być w społeczeństwie, być aktywnie, uczestniczyć we wszystkich relacjach społecznych. Mam nadzieję, że ta konferencja da początek kolejnym nowym spółdzielniom, które wspomogą osoby wykluczone społecznie w powrocie na rynek pracy i aktywizacji zawodowej. Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje ten projekt, w ramach którego można otrzymać 50 tysięcy pożyczki na osobę na okres do 5 lat przy zastosowaniu preferencyjnego oprocentowania. Uważam ją za bardzo pożyteczną, zwłaszcza, że są tu instytucje pracy, rynku pracy związane z tym wszystkim, dlatego że ekonomia społeczna dotyczy osób wykluczonych społecznie, więc miejmy nadzieję, że spojrzą pracownicy tych instytucji troszkę innym okiem na właśnie naszą ekonomię społeczną i na spółdzielnie socjalne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem www.pożyczkinafirmę.pl.